Panie Burmistrzu, jak wygląda budżet gminy Brzesko na rok 2015? Budżet na rok 2015 to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych inwestycji, przygotowanie nowych, ponieważ w tej chwili rusza nowa perspektywa finansowa, na którą chcemy być przygotowani. Z takich najważniejszych zadań to przede wszystkim kontynuacja budowy hali sportowej przy szkole nr 3. To pełnowymiarowy obiekt szkolny, sala gimnastyczna z widownią. I ta sala będzie w tym roku budowana, a w przyszłym roku ta budowa się zakończy. Z takich ważnych inwestycji w tym roku, które są zaprojektowane w budżecie, to środki na budowę dróg i chodników. Te środki w tym roku są dwukrotnie większe niż w latach ubiegłych. I przede wszystkim mamy tutaj na myśli budowę dróg w mieście. Ulica Kosaka, ulica Sikorskiego i na terenach wiejskich. To są nowe nakładki bitumiczne. W każdej miejscowości taka nakładka powstanie. Ważną rzeczą też będzie budowa chodników przy drogach powiatowych. I tu mam na myśli dofinansowanie schetynówki, którą będzie realizowało Starostwo Powiatowe. Jest to ulica Małopolska i Staropolska w Jadownikach. Tu gmina dokłada 400 tysięcy, jak również budowa chodników w mieście ulica Okocimska oraz budowa chodnika przy ulicy Parafialnej, to jest chodnik przy ulicy ze Szczepanowa do Mokrzyski. I chcemy również wykonać dokumentację na budowę chodnika na ulicy Sosnowej, to też droga powiatowa. Mamy również zabezpieczone środki na budowę chodników w naszej miejscowości, w Brzesku, na terenie naszej gminy Brzesko i te zadania będziemy w tym roku realizowali. Podobnie jak w latach poprzednich, gros środków idzie na utrzymanie oświaty oraz opieki społecznej. To są duże wydatki, stanowiące dużą część budżetu, bo około 50% to są wydatki oświatowe. One co roku wzrastają. Gmina tutaj dokłada co roku kilkanaście milionów złotych z własnych środków. To są środki, które są przeznaczone na szkoły, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola. Również planujemy w tym roku wykonać prace remontowe w naszych szkołach i przedszkolach i też chcemy się przygotować, aby w ramach funduszy unijnych wykonać modernizację. Mam tu na myśli rewitalizację bądź termomodernizację istniejących obiektów oświatowych. No właśnie. Jakie te obiekty byłyby remontowane, ocieplone w tym roku lub w latach następnych ze środków unijnych i budżetu miasta? Jeśli chodzi o szkoły na terenie miasta Brzeska, to w zasadzie większość szkół jest już docieplona. W tych szkołach na terenie miasta potrzeba innych prac związanych z remontami, ale to już są prace o mniejszym zakresie. Natomiast jeszcze jest kilka szkół na terenach wiejskich. Mam tu na myśli szkoły i przedszkola. Na te szkoły mam przygotowaną dokumentację. Jeśli ruszą projekty unijne, będziemy starali się o fundusze unijne i w ramach tych funduszy te obiekty chcemy zmodernizować. To jest kilka obiektów tych szkół i przedszkoli, które dotychczas jeszcze są niezmodernizowane.